Dzisiaj w audycji goście wojownicy Maryi. A z jakiej okazji? W audycji o tym za chwilę porozmawiam z Tomaszem Golonem i Grzegorzem Włoskim, także za chwilę rozmowa. Zapowiadani goście już w studiu. Witam. Tomasz Golon. Dzień dobry. Grzegorz Włoski. Szczęść Boże, dzień dobry. Wojownicy Maryi, tutaj w studiu, okazja szczególna. Ponieważ mieszkańcy Olsztyna, regionu, a być może całej Polski, bo mówimy tutaj o spotkaniu wojowników z całej Polski, będą mogli cieszyć się swoim towarzystwem, radować nim, a jednocześnie będą mogli pokazać się mieszkańcom miasta i regionu. Co to za spotkanie? Tak, jest to spotkanie wojowników Maryi, spotkanie ogólnopolskie. Drugie w tym roku spotkanie ogólnopolskie. Hmm, w tym roku formacyjnym, który zaczął się od września, 12 października spotykamy się na rynku Starego Miasta. O godzinie 9.45 jest planowany start procesji różańcowej w kierunku kościoła Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ulicy Wyszyńskiego. Jest to dosyć takie otwarte wydarzenie. Nie zamknięte, że będzie można nawet być z wami, można do was dołączyć. Tak oczywiście zapraszamy wszystkich mężczyzn, zapraszamy wszystkie wspólnoty do uczestnictwa w tym myślę, że wielkim wydarzeniu dla Olsztyna. Spotykamy się na naszym spotkaniu razem z Dziećmi naszymi od wieku 13 lat, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Jest to spotkanie otwarte, modlitewne, które tak naprawdę ma dotrzeć do jak największego grona społeczeństwa i chrześcijan. Ogólnopolskie spotkanie informacyjne w Olsztynie Wojownicy Maryi. Wokół Was narosło trochę mitów. Pewnie sami uśmiechacie się, jak słyszycie różne opowieści, które pojawiają się w środowisku, które nie rozumie waszej pobożności, nie rozumie, nie, że mężczyźni chcą chwytać za różaniec, ponieważ oni tak naprawdę powinni chwytać za łopatę, a chwytają za różaniec. No jak to jest? W swoim życiu tak na co dzień chwytacie za łopaty, czy tylko za różaniec? Jesteśmy normalnymi facetami. Jesteśmy ojcami. Mężami przede wszystkim pracujemy każdy zgodnie według swojego wyuczonego zawodu. Natomiast tak, jest to takie nasze powołanie tutaj do Wspólnoty Wojowników Maryi, walczymy. Walczymy nie z człowiekiem, tylko walczymy z własnym grzechem, z własnymi słabościami, żeby stawać się lepszym mężem, żeby stawać się lepszym ojcem, żeby stara starać się lepszym być człowiekiem w społeczeństwie lokalnie i, 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 że tak powiem, również globalnie. Patrząc na swoje życie, swoją drogę, czy widzicie w nim jakąś przemianę od momentu, kiedy wstąpiliście w te szeregi? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim ta przemiana jest w stu procentach. Jest to odwrócenie tak naprawdę życia do góry nogami świata do góry nogami, ale przede wszystkim jakby poprawa tego życia też poprawa w ten sposób, że zaczynamy rozumieć czym dla na, kim dla nas jest Pan Bóg, kim jest dla nas Maryja w naszym życiu, w naszej pracy, w naszej codzienności, którą jak od tego momentu udało się Połączyć, w jakiś sposób zrozumieć to, że to jest nierozłączny element naszego życia, to właśnie od wtedy wszystko się zmieniło. Wszystko jest tak naprawdę bardzo proste, łatwiejsze, ale zarazem i bardziej wymagające dla nas, jeżeli chodzi o nasze życie. Tak. No, ja osobiście jestem wychowany w rodzinie katolickiej, zostałem w takiej wychowanej. Jakoś nie przeszedłem takiego spektakularnego nawrócenia, natomiast, natomiast ta wspólnota potrafiła mi tak prawdziwie wstąpić do wspólnoty Kościoła, przybliżyć mi to, co się dzieje, bo, no bo jesteśmy tylko ludźmi tak? I, i, i mamy takie może jakieś nawyki wyuczone, chodzimy do Kościoła, ale czy tak naprawdę potrafimy być blisko Boga? Czy jesteśmy blisko Boga? Wspólnota wojowników Maryi pomaga, pomaga w tym, żeby, żeby tak prawdziwie zbliżyć się właśnie do Jezusa Chrystusa. Kim jest wojownik Maryi? Kim jesteście? Wojownik Maryi to, tak jak Tomek wspomniał trochę wcześniej. To zwykły człowiek, tak? Zwykły w tym codziennym życiu, a niezwykły mamy nadzieję w naszej wierze. Jesteśmy tak naprawdę często osobami, które prowadzą działalność, które pracują w służbach mundurowych. Oczywiście jesteśmy ojcami, ale zarazem jesteśmy też bardzo pogubionymi ludźmi. Gdzieś wcześniej nasze życie było naprawdę na różnych drogach, na różnych, rozdrożach. I stało się tak, że Maryja Doprowadziła nas do tego Że idziemy tak jakby jedną wspólną drogą Już wtedy jesteśmy Jesteśmy wspólnotą, jesteśmy braćmi Tak do siebie zresztą się zwracamy I naprawdę W każdej dziedzinie Życia Możemy na siebie liczyć Może nie jest to koło adoracji Ale, bo często Mówimy sobie szczerze Dość mocno, pewne rzeczy wyjaśniamy Bo to jest dla nas bardzo potrzebne, ale zarazem też te doświadczenie innych e, współbraci, którzy, którzy tak, tak naprawdę pokazują, że mm, no niektórzy z nas e, narzekają na, ten, na tą codzienność, a tak naprawdę e, obok nas e, świat jest tak e, różny i tak ciężkie sytuacje, że, że tak naprawdę e, możemy tylko pozazdrościć tego, co mamy na razie teraz. Tomasz, reprezentujesz Olsztyn, Grzegorz, Górowo i Ławeckie. Dwa różne miejsca, no jednoczy je region i wy, ale czy można powiedzieć, że są w tym podejściu do wiary jakieś sobie różne, czy też z różnych regionów jednoczycie się w tej drodze? Mimo tego, że Grzegorz jest, pochodzi z Górowa i Ławieckiego, to, to jesteśmy tutaj w jednej wspólnocie, Olsztyn. Olsztyn zrzesza taki dosyć spory teren, bo, bo to jest i Górowo, i Ławeckie Lidz, i mamy braci ze Szczytna, z Ostródy. Natomiast, natomiast no, jesteśmy również w archidiecezji, w metropolii tutaj warmińskiej. Gdzie y, są y, inne grupy. Właśnie tak naprawdę y, grupy, które potworzyły się... Y, po powstaniu Grupy Olsztyńskiej jest grupa w Kętrzynie, jest grupa w Iławie, grupa wojowników Maryi, no troszkę dalej, bo to już akurat może nie związane z Olsztynem, ale grupa w Augustowie, Ełku, w naszej archidecezji, z którymi, że tak powiem, jakby się w tej części jednoczymy. Ale zarazem powiem tak, że te różnice tych miejscowości, naprawdę też mają swoje takie smaczki, bo, bo nawet jeżeli chodzi o mnie, jak gdzieś ja czy Maryja szukała mnie w tym, w tym dziele, wydawało mi się, że tak naprawdę jestem gdzieś sam, jakiś taki trochę szalony, gdzieś tam człowiekowi odbiło, bo, bo, bo gdzieś bliżej mi jest do Boga, a gdy trafiłem, gdy się skontaktowałem i, i e, dotarłem do grupy olsztyjskiej, olsztyjskiej no to tak naprawdę w moim sercu, ale i tak samo u mnie, e, no zadziało się coś niesamowitego, bo tak jakby poczułem tą pewność, e, że tak naprawdę jest to dzieło, dzieło Pana Boga, dzieło Maryi, bo jest nas naprawdę dużo. W studiu Wojownicy Maryi, Tomasz Golon i Grzegorz Błocki rozmawiamy w kontekście ogólnopolskiego spotkania formacyjnego Wojowników, które odbędzie się w Olsztynie. 12 października. Będziemy jeszcze mówić o tym spotkaniu. Ono przebiega w temacie mocy Eucharystii w oparciu o życiorys błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przecież miał i to bardzo mocny epizod przebywania na, na Warmii. Był tutaj uwięziony w stoczku klasztornym warmińskim, a także wielokrotnie przebywał w Gietrzwałdzie, poczynając od początku lat 50. Potem w uroczystościach 60. 1967 rok, koronacja obrazu Matki Bożej, wielokrotnie przebywał w Olsztynie, a także był jednym z kapłanów, który brał udział w całym procesie uznania objawień maryjnych w Gietrzfauzie. To, że Wam tutaj oręduje 12 października, to nie jest przypadek. Z pewnością to nie jest przypadek. Jak to mówią, przypadków nie ma. Uroczystości będzie przewodniczył ksiądz biskup Janusz Ostrowski, który właśnie wygłosi nam kazanie w temacie Eucharystii w życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kardynał Wyszyński dla nas jest wzorem, dla nas jest osobą, która, którą chcemy naśladować. To był przepiękny, wielki człowiek, maryjny człowiek, który, dla którego Maryja to było całe życie. On jej się oddał w całości, całe jego, całe jego życie było bardzo bliskie i powiązane z Maryją a dla nas jest wzorem takiego mężczyzny, takiego silnego mężczyzny, który ma, miał swoje zasady, ale wiara, którą, która go niosła, nie złamała go w tamtych czasach tak naprawdę bardzo ciężkich i bardzo ciężkiej sytuacji, gdzie tutaj był więziony w tym stoczku, no po prostu bohater, tak jakby po ludzku spojrzeć to bohater, ale zarazem no dla nas... Naprawdę święty człowiek. Dzisiejszy świat potrzebuje prowadzenia, potrzebuje wzoru punktu odniesienia. Mężczyźni są punktem odniesienia dla swoich rodzin, ale także są punktem odniesienia dla samego siebie. Czy mężczyzna potrafi siebie pokochać, tak według przykazania miłości? W pewnym sensie zaczyna to się dziać, gdy zaczynamy poznawać siebie. A wcześniej, gdy nie ma tam tej prawdziwej miłości, bożej miłości, no to udajemy, że jesteśmy twardzi, że, że z życiem sobie radzimy sami, że tak naprawdę my kreujemy pewne rzeczy na tym świecie, ale poznając i zbliżając się do Pana Boga, zbliżając się do tej delikatności Maryi, zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę to nie my tutaj decydujemy. I wtedy okazuje się, jak wielką rolę ma wiara, jak wielką rolę ma Maryja i jak jest nam dobrze wtedy i mądrze żyć w naszych rodzinach. Wtedy ta nasza moc mężczyzny, te, te postanowienie, gdzie mamy być twardzi, gdzie mamy być silniejsi, uczymy się tego, ale w tej kwestii chrześcijaństwa i wiary. I wiemy, że ta moc mężczyzny w rodzinie. To jest filar. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, a cała reszta, czyli nasze dzieci i żony, to osoby, które musimy otoczyć też opieką, ale tak jakby nadrzędną sprawą to jest nasza wiara. Jest coś takiego jak kryzys męskości. Dużo się o tym mówi w dzisiejszym czasie, że mężczyźni uciekają. Te ucieczki są w różne strony są tu uzależnienia, ale często jest to praca. Często jakiś czas, gdzie tłumaczy się, że wykonuje się jakieś obowiązki właśnie dla rodziny, nie będąc przy niej. Czy podczas waszych spotkań informacyjnych też rozmawiacie na takie tematy? Czy dzielicie się ze sobą własnym doświadczeniem? Jakie są tego owoce? Tak, nasze codzienne powołanie to jest właśnie bycie ojcem, bycie mężem i Szczególny nacisk wspólnotowo kładziemy również na to sferę rodzinną. Organizujemy wspólne spotkania rodzinne, tak żebyśmy mogli się poznawać, żebyśmy mogli się wymieniać doświadczeniami, żebyśmy mogli porozmawiać ze sobą. Nasza formacja polega na spotkaniach, cyklicznych spotkaniach. Spotykamy się w naszej grupie olsztyńskiej raz w miesiącu. Zresztą to jest taki wymóg formacyjny i staramy się na tych spotkaniach organizować prelegentów, tak to nazwijmy, albo osoby, które potrafią nam pokazać tą sferę mężczyzny, który ma się poruszać w tym świecie, ale w mężczyzny, który w sercu ma Pana Jezusa. Są to spotkania bardzo różne. Takie konferencje prowadzą osoby świeckie, duchowne, często małżeństwa. Staramy się urozmaicić, bo gro tych spotkań to są spotkania męskie. Często też jest zapytanie, dlaczego nie dopuszczamy kobiet albo dzieci. To nie jest tak, że nie dopuszczamy, ale tak naprawdę jakby nauka albo te obcowanie z mężczyznami w tym gronie ogromnie nas uczy tego życia właśnie, które i świat, które daje nam wiele uproszczeń, ucieczki od rodziny, ucieczki w pracę, ucieczki w nałogi, tak jak tutaj już wcześniej wspomniałeś, ale te wszystkie spotkania formacyjne nadają nam taki jakby kierunek w naszym życiu, gdzie, tak jak Tomek wspomniał, naprawdę też bardzo często spotykamy się na spotkaniach rodzinnych. Są to przepiękne spotkania z dziećmi, z naszymi żonami, poznajemy się tak prywatnie. No i tak naprawdę one są dlatego piękne, że, że spotykają się Boży ludzie, tak samo myślący, podobnie żyjący i to nas jakby też buduje i wspiera. Macie wśród swoich współbraci wędkarzy? Sami może wędkujecie? No niestety nie, ale mamy wędkarzy. I to wędkarzy takich, którzy, no, powiem, profesjonalnie próbują się nawet zajmować takim. Bo ze strony kobiecej słyszałam takie głosy, że mieć w domu wędkarza to takie skaranie Boże. Bo niedzielne poranki już od świtu spędza poza domem, i tak w kontekście tych rodzinnych spotkań. Czy to są też tematy, jak te rzeczy rozwiązać, żeby to połączyć, żeby to nie było jakimś przeciwieństwem, ale żeby to się zespalało w rodzinie? To moje na co dzień z tym, co robię i, i z tym, w czym jestem, czyli nie sam, a jestem głową rodziny. Tych tematów, które, które łączyłyby nas albo uczyły, tak naprawdę edukowały w tym życiu chrześcijańskim rodziny, staramy się wyszukiwać dość skrupulatnie. No i tak naprawdę też ich sporo mamy, bo staramy się, znaczy nawet tak jakby kolokwialnie powiem, odgórnie zostało nam narzucone i poinformowane, żebyśmy jak najczęściej spotykali się na tych spotkaniach rodzinnych, też dlatego, żeby rozbudowywać. Tą więź, ale tak samo wiedzę, żeby nasze żony, tak jak i my, idąc razem do tą drogą chrześcijaństwa, wiedziały, jak się poruszać, albo jakim jest wsparcie jednej osoby, jak i drugiej w rodzinie. Rozumiem, że jesteście mężami i ojcami. Tak. tak. Tomek, ile dzieci? Ja mam sześć córek i dwóch synów. Grzegorz? Ja mam dwoje dorosłych dzieci, syna i córkę. Ogólnie w rodzinie to jest tak, że niby no nie ma czasu już na, na inne aktywności, że rodzina całkowicie jest tutaj angażująca. Przychodzi sobota, a wy zamiast do baru to na spotkania modlitewne. Często tak i bywa, ale to naprawdę może to zabrzmieć jakby dziwnie, ale no nie ukrywamy, że też znajdujemy czas na te pasje, bo to też jest naszym zadaniem, żeby jakby nie zamknąć pewnego, pewnego, pewnej skrzynki, która, która by nas jakby no bardzo mocno ograniczała. Staramy się przede wszystkim Pierwszym, na pierwszym miejscu w naszych rodzinach, w naszym życiu jest Pan Bóg, następną rzeczą jest rodzina. I bardzo często, żeby ta rodzina funkcjonowała i normalnie żyła, potrzeba nam właśnie tych naszych pasji, które bardzo często spędzamy razem. W pewnym sensie możemy tego nie robić, ale to jakby powstaje to zrozumienie rodzinne. Wyrozumiałość męża do żony, jak i żony do męża. I tutaj w tym wypadku bardzo często i bardzo różne są te pasje od motoryzacyjnych, powędkarstwo, sportowe, jakieś zajęcia wszelkiego rodzaju, także naprawdę. A I często jesteśmy bardzo radosnymi, szczęśliwymi ludźmi, gdzie, gdzie często spotykamy się i spędzamy nawet ze sobą czas. Dobrze, podrążę jeszcze, jeszcze was pomęczę w tej kwestii wiary, różanicz. Jakoś tak wyszło, że jest kojarzony z modlitwą kobiet, i już takich dojrzałych w kościele, kółek różańcowych. Całkowite niezrozumienie, czym jest koło różańcowe. W tym potocznym znaczeniu to jakieś zamknięte koło pobożnych osób, które nie widzą świata, świata wokół, może nie mają czasu już na nic innego, co się modlą. A tutaj mężczyźni łapią różaniec, biorą do ręki, modlą się, nie dziwią się temu, nie wstydzą się o tym mówić, świadczą, o czym będzie to ogólnopolskie spotkanie, bo będzie przecież wasza procesja i przemarsz z rynku Starego Miasta aż do kościoła, do odkupiciela, więc to jest rzeczywiście mocne świadectwo. Jak wasze żony was traktują? Pewnie był taki moment, kiedy zdziwiły się, no zaraz, Tomek, Grzegorz, co jest z wami? A może powiedziały, Panie Boże, chwała tobie. Tak, modlimy się a jedno z takich szczególnych dla nas modlitw jest modlitwa różańcowa. To mężczyzna jest głową rodziny, to mężczyzna prowadzi swoją żonę, swoje dzieci do zbawienia. To my dajemy przykład swoim takim właśnie świadectwem swojej modlitwy również na Różańcu, dla naszych bliskich. W moim, przypadku, w moim przypadku to tak jakoś wyszło naturalnie, że po prostu modlimy się, często modlimy się wspólnie, tak, bo, bo, to, jest, bo to jest właśnie takie budujące ten filar e, rodziny, ta wspólna modlitwa. Jeżeli chodzi o mnie, to no było całkowicie chyba odwrotnie niż u Tomka. Ja przede wszystkim e, jakby, jak się dowiadywałem, jak e, to był ten element też uczenia się wiary. Ale pierwszym elementem przystąpienia do wspólnoty wojowników Maryi jest codzienne odmawianie jednej części różańca. Jeżeli Jak na początku pomyślałem o tym, było to kilka lat temu, po prostu myślałem, że to jest jakiś kosmos. No jak można? Przecież jedna część różańca to jest takie pół godziny, 25 minut modlitwy. No i tak naprawdę wtedy myślałem przewalania paciorków. Stało się tak, że bardzo się cieszę, że, że jest ten wymóg, bo tak naprawdę trwało to później już chyba tydzień. Ra, pierwsze odmówienie jednej części, drugie. Poczułem, jak mi jest z tym dobrze. Ja po prostu nie mogłem sobie wyobrazić, że, że mogłem wcześniej się nie modlić na różańcu. Jakby poznawanie tych tajemnic, które na początku też ich jest pięć, jejku, a jeszcze każda tajemnica, znaczy pięć części, a w każdej następne pięć tajemnic, przecież to tak dużo. Dzisiaj tak naprawdę jest to tak naturalne, jak. No jest to trening, jest to trening, który każdy sportowiec też powie pewnie, jak sobie założy jakiś cel, to wie, że obojku to przecież tak długo i tak ciężko. Po uzyskaniu tego celu się okazuje, że może nie było łatwo, ale jest to do zrobienia. A jeżeli chodzi o moją żonę, jak wjeżdżałem na pierwsze spotkanie, pamiętam, do Bydgoszczy, to tak naprawdę żegnając mnie... Uważam, że była szczęśliwa, że to tak mówi, że szczęśliwa, ale tak z pokorą patrzyła na mnie, ale powiedziała takie znamienne słowa, być może, znaczy na pewno to się nigdy by nie stało, tylko proszę cię, nie wróć jakiś dziwnie święty. Chciałem zapytać, czy codziennie nosicie przy sobie różańce, ale rozumiem, że tak, więc już nie dopowiadam, bo to jest piękna puenta, Grzegorz, z twojej strony. Pozdrawiamy wasze żony. Dzisiaj o wojownikach Maryi. To jest wspólnota męska-katolicka, która będzie miała ogólnopolskie spotkanie formacyjne w Olsztynie. Teraz pada na Olsztyn, i bardzo dobrze, żeby warmia zobaczyła mężczyzn modlących się na różańcu. Stare miasto, i tam mamy wysokiej bramie wizerunek Matki Bożej. I to też taki jest symbol dla, dla Olsztyna. A mamy także święte miejsca na warmi. Mamy Stoczek Warmiński, mamy świętą Lipkę, tu już mamy rejony też i, i Mazur, ale także mamy Gietz, przede wszystkim miejsce uznanych objawień maryjnych, więc jakby naturalną sprawą jest to, że ta formacja męska pojawiła się w tym regionie. Jak wyglądają wasze struktury? Czy macie w nich jakieś swoje szczególne miejsce? Tak, ja jestem liderem tutaj regionalnym naszej wspólnoty w Olsztynie. W naszej metropolii, tak jak Grzegorz wcześniej wspomniał, jest Kętrzyn, jest Augustów, Ełk i Ława. To buduje taką grupę metropolitalną, która już wchodzi w skład całej grupy ogólnopolskiej ruchu wojowników Maryi. No i to nie koniec, ponieważ mamy również grupy zagraniczne, no tutaj by wymieniać, Austria, Niemcy, Francja, no praktycznie jesteśmy wszędzie, nawet, nawet już są wspólnoty w Stanach Zjednoczonych. Rozpiętość naszych grup, tak jak Tomek powiedział, rozszerza się już na cały, na cały świat. Te nasze grupy w Polsce liczą już blisko. Setkę grup w Polsce, nawet chyba już przekroczyły tą setkę. Jeżeli chodzi o osoby formujące się, wygląda to tak, że każdy, kto chce przystąpić do wojowników Maryi, powinien być w wieku od 18 do 50 lat. Formacja wygląda tak, że przez 3 lata formujemy się we własnej wspólnocie, w tej, której od momentu, jak się zadeklarujemy do, do tego, że chcemy zostać wojownikiem Maryi, formujemy się 3 lata. Finalizacja tych, tej formacji jest rozmowa braterska i, i pasowanie wojownika Maryi. Kim mu, może, kto może zostać wojownikiem Maryi? Każdy, każdy. Tak naprawdę każda osoba, która którą na sercu, w sercu ma Maryję, w sercu ma wiarę, Osoba ochrzczona. Nawet nawiązując do tego faktycznie, że pasowanym wojownikiem nie może zostać osoba, która żyje w grzechu, na przykład jest w separacji i tak dalej, ale członkiem tej naszej wspólnoty może być, może jakby pobierać z tej wspólnoty wiarę, nasze, naszą, nasze wsparcie i modlitwę. Oczywiście jest nas bardzo dużo, ale cały czas, że tak powiem, staramy się potykać z osobami, które z, kontaktować z innymi wspólnotami, które, które są, jakby po to, żeby wspólnie. Dawać świadectwo. Nasze spotkania ogólnopolskie, jak i regionalne, są spotkaniami otwartymi. To, co Grzegorz powiedział, żeby wstąpić. Do Wspólnoty to jest limit wiekowy od 18 do lat 50. Niemniej jednak zapraszamy, zachęcamy wszystkich, nawet i tych starszych, którzy mogą uczestniczyć w tym spotkaniu. My nie zamykamy przed nikim drzwi, może poznać naszą wspólnotę od wewnątrz, może się razem z nami ubogacać i może być jak najbardziej sympatykiem naszej wspólnoty. Jesteście zaopiekowani przez Kościół katolicki. Jak to jest z tymi strukturami pasterzy? Ogólnopolskim kto jest? Bo wiadomo, ksiądz Dominik Mielewski to jest postać znana nie tylko w kręgu wojowników Maryi. To jest i rekolekcjonista, to jest kapłan oddany Maryi, salezjanin. Ale te struktury też się zmieniają, ponieważ są i regiony, jest struktura ogólnopolska. Gdzie jest wasza macierz? ten matecznik, gdzie, 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 skąd wychodzicie? Tak, to jest salezjanie w Lądzie, stamtąd się wywodzi ksiądz Dominik Chmielewski, który zapoczątkował ruch wojowników Maryi, tam też zaczęły się pierwsze spotkania, to się tak dynamicznie rozwijało, że, że z sali, gdzie mieściła około stu osób, spotkanie po spotkaniu przybywało tych mężczyzn, przyszliśmy Przeszliśmy do świątyni i to w zasadzie wymusiło trochę, żebyśmy się skupiali w dużych obiektach, bo już przyjeżdża nas tysiące na takie spotkanie. I tyle osób może być w Olsztynie? I tyle może osób być w Olsztynie. Podejrzewamy, że, że może być grubo ponad pięć tysięcy mężczyzn. I Wolsztynie w formie Ojciec plus Syn. Liczymy na jak największą liczbę osób, ale zarazem zapraszamy. Cały czas zapraszamy. Tak, te spotkania ogólnopolskie cieszą się ogromną popularnością. Jest coś w nich specjalnego tak jakby po każdym tym spotkaniu mamy naładowane te baterie na następny czas od spotkania do spotkania. Jeżeli chodzi jeszcze o, o jakby sferę organizacyjną, to mamy liderów regionalnych archidiecezji. Naszym tutaj liderem na naszą archidiecezję jest Robert Romanowski, też to nasz brat z, ze wspólnoty olsztyńskiej. Właśnie następnym etapem jakby pomniejszając, mamy liderów Liderów grup, no i tak naprawdę to tworzy jakby wspólnotę architycezji. Jeżeli chodzi o Polskę, no to mamy no założyciela oczywiście ksiądza Dominika, później jest ksiądz moderator. Piecze nad całym ksiądz Paweł Żurawiński jest moderatorem ogólnopolskim. Tak organizacyjnie też mamy grupę medialną, grupę muzyczną. Są to już tak naprawdę profesjonalnie rozbudowane grupy, Które w, takim, w takiej sytuacji jak właśnie spotkanie ogólnopolskie, gdzie przyjeżdża od 3 do 5-6 tysięcy ludzi, te spotkania ogólnopolskie już teraz wiemy, jak dużo pracy i nakładów sił własnych jest potrzeba, żeby je zorganizować. Obserwowaliśmy do tej pory w wielu miastach. Naszła nasza ochota, żeby właśnie akurat w Olsztynie tutaj obmolić, obmodlić to miasto. A w szczególności dlatego, że no mamy na skalę światową miejsce Gietzwald, nieprzeciętne. To jest coś, co dla nas, katolików, szczególnie w Polsce, no jest czymś ogromnie wielkim. No mamy tutaj miejsce, gdzie Maryja była. Tak naprawdę jest, oczywiście, ale objawiła się, a, a teraz cały czas tu jest. W też się spotkacie, dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać, ale też tam będzie takie spotkanie. Teraz mówimy o ogólnopolskim spotkaniu formacyjnym wojowników Maryi w Olsztynie, 12 października, 9.45, Rynek Starego Miasta. Procesyjnie z różańcem na ustach przejście do kościoła, do odkupiciela. Tam w dwóch miejscach, w Kościele Górnym i Dolnym, będą zgromadzeni ci, którzy przyjdą na to spotkanie, przyjadą z Polski. O 12 w południe będzie Eucharystia, wcześniej będzie świadectwo jednego z Was, a potem także spotkanie z komandosem wiary, tak można powiedzieć, który się pojawi. Ale to są sytuacje, które będą Wam dane tam na miejscu. Czy można czegoś Wam życzyć? Czy trzeba w ogóle czegoś Wam życzyć? Prosimy o modlitwę. Prosimy o modlitwę e, taką wspierającą nas w organizacji tej, e, tego przedsięwzięcia, bo naprawdę... Ogromnie dużo pracy, ale takiego, takiej siły własnej, bo, bo nie dość, że to organizacyjnie, technicznie trzeba zorganizować, to tak naprawdę te spotkanie na celu ma to spotkanie duchowe. I prosimy o wsparcie, o modlitwę, o to, żeby, żeby to spotkanie wyszło tak, jak Pan Bóg chce, jak Maryja chce, a my musimy w tym pomóc, ale, ale żeby było jak najmniej przeszkód. Tomasz Golon. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Grzegorz Błocki. Pozdrawiamy wszystkich, zapraszamy mężczyzn z Panem Bogiem i do zobaczenia w 12 października. Wojownicy Maryi, niech Maryja Was prowadzi. Bóg zapłać.